Zastanówmy się przez chwilę, jaki jest największy ptak w Polsce. Bielik odpowie większość z nas i jest to prawie słusznie. Żuraw ma jednak podobną rozpiętość skrzydeł i wagę, ale znacznie dłuższe nogi i szyję, przez co jego sylwetka jest wyższa, a cały ptak wydaje się większy. I to w zasadzie żuraw jest największym ptakiem w kraju. Cześć, witam w kolejnym 9 odcinku z Ukrycia, zrealizowanym na nowym bagnie i w nowej formule, czyli z narracją, ale bez pokazywania swojej facjaty. Tu właśnie widzieliście, jak łania jelenia odgoniła żurawia, ale nie dajcie się zwieść, że to jest taki nieśmiały, płochliwy ptak. Byłem kiedyś świadkiem sceny, jak myszołów próbował zaatakować młodego żurawia, który przechadzał się razem ze swoim opiekunem i właśnie stary żuraw swoim długim, potężnym dziobem skutecznie odgonił myszołowa. Spójrzcie na film. Właśnie w takim olszynowym, bagnistym lesie, podmokłym, gdzie jest niemało wody, żurawie mają swoje lęki. Między drzewami, na kępie traw, zakładają gniazdo. Rozglądałem się uważnie i na tym bagnie akurat gniazda nie widziałem, z czego się cieszę, ponieważ realizując kolejny odcinek, nie chciałem przeszkadzać ptakom. Takie zachowanie żurawi, wyginanie szyi, rozkładanie skrzydeł są elementem tańca godowego, ale w tym wypadku nie mogę mieć pewności, czy nie było to po prostu przeganianie intruza. Najlepsze moim zdaniem zostawiłem na koniec. Ktoś kiedyś powiedział, że głos żurawia, czyli tak zwany klamgor, to jest jak ryk prehistorycznych dinozaurów. Bardzo mi się to spodobało i teraz posłuchajcie sami, jak one się odzywają. To, co słyszeliście, to był jeden z najpiękniejszych głosów w naturze. Prawdziwy zwiastun wiosny. Tu jeszcze kolejna próba, ale tym razem żurawie dają ostrzeżenie, że bagno jest ich. Kończąc krótką opowieść o żurawiu, taka mała zagadka. Co to za pomylenie z przybrany za krzak?